Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na Speedrunie 4.0. Gramy, walczymy już, moi drodzy, o to, żeby zakończyć tę serię 4.0 do rankingu 2500. Brakuje dokładnie 3 oczka. Wystarczy wygrać tę partię, albo... znaczy, no tak, trzeba ją wygrać, tylko i wyłącznie to jest tak wiele i jednocześnie niewiele. Jest G3, goniec na G7, zerknę sobie tylko na mojego przeciwnika, ile tych partii rozegrał. Okej, 2000 ponad, dobra. No dobrze. Lecimy w takim razie, robimy sobie roszadę. No i standardowo posunięcie D6, prawdopodobnie nastąpi właśnie ruch C5, no i chyba sobie zagramy, przepraszam, D4 nastąpi ruch i chyba C5 sobie zagramy, chociaż myślę, czy by nie spróbować inaczej, chociaż ostatnio graliśmy w ten sposób. Nie, zagram skoczek na, nie, standardowo, skoczek C6, ostatnio też tak grałem i się rozwinęło to bardzo ciekawie. Moim planem jest oczywiście zagranie goniec F5, skoczek C3, goniec F5, tak się oczywiście też gra. To już było całkiem niedawno w poprzednim odcinku. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Czuję lekki stresik, dlatego że, no cóż, jedna wygrana i się wszystko kończy, moi drodzy, ale się, mam nadzieję, zacznie kolejne rozgrywki. Tym razem by trzeba było zacząć od rankingu jakiegoś większego niż 500, bo z tego rankingu startowałem w tym speedrunie. Trochę to trwało. No i teraz zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Skoczek na C3 zagrał, goniec na F5. No i teraz on jest przy głosie. Pytanie, czy nastąpi ruch D5? Tak może być, oczywiście. Ruch D5, tutaj dokładnie. I skoczek A5 standardowo. Powtarzamy troszeczkę pozycję z wcześniejszej partii. I C5 obowiązkowo, bo ruch B4 groził. Czyli mamy teorię debiutu. Nastąpiło E4, ok. Pamiętam, że zagranie gońcem tutaj było w porządku, aczkolwiek hetman szedł na C2, ale to też nie przeszkadzało, a potem po H3 goniec mógł wrócić na D7, ale C8 mi się bardziej podobało. Zagramy sobie tutaj, póki co zobaczymy, gdzie hetman się poruszy. Tam też kojarzyłem, że były fajne też zagrania, troszeczkę inne, więc też w trakcie spróbuję sobie je przypomnieć, o ile sobie je przypomnę. No dobrze, teraz posunięcie A6. Wiem, że B5 można było szybciej grać bez przygotowywania tego, ale nie chcę tu jakoś tak tracić specjalnie pionka, chociaż to są bardzo interesujące schematy. Aha, bo tutaj jeżeli zagramy tak, 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 tak i skoczek tu, to mamy goniec E2, tylko że on mnie najpierw przepędzi. Bo tu trzeba przede wszystkim uważać na plan F4, E5. Dlatego też goniec C8 mi się bardziej podobało, jeśli chodzi o zagranie potem do B5, wieża B8. Ja już mam w głowie to, że on mi zagra H3 i teraz goniec D7 albo goniec C8. Silnik mówi, że to są równorzędne generalnie ruchy, ale chyba goniec D7 troszeczkę lepsze, ale potem F4, skoczek H5, w sumie istnieje taki ruch. Też ciekawy. I te E5 jakieś tam groźne nie było specjalnie. No właśnie, a wieża A8 też się może przydać po ruchu B5, chociaż on też może zagrać zawsze A4. No on się długo zastanawia, więc ciekawy jestem, czy nie wie, o co chodzi w pozycji, czy tylko do tego momentu potrafił zagrać jakieś tam ruchy. No to jest zastanawiające zawsze. Czy też szuka jakiejś super opcji. No zobaczymy. Zobaczymy. Jedno jest pewne i tutaj się cieszę, że raczej po jego namyśle mogę stwierdzić, że to bardziej ja się tutaj czuję lepiej niż on w tej pozycji. Też podczas rozgrywania partii czasami przychodzi taka pewność siebie, taka intuicja troszeczkę mówiąca nam, o, chyba gościa trochę mamy, wywieźliśmy go trochę chyba w pole. To nie znaczy, że od razu wygrywamy partię, ale pojawia się tam jakaś ciekawa rzecz. Dobrze, i teraz B3 nastąpiło to samo, co wcześniej w partii. Chyba wyciągnę wnioski i zagram od razu tak. Bo jeżeli on mi zagra tu, ja zagram tu. Nie, jeżeli on mi tak, to ja wrócę.
Dobra, gramy od razu B5, w takim razie nie przygotowujemy. I teraz po prostu. Znaczy tak, on może zagrać po prostu tutaj. Nic tutaj jakoś mu specjalnie nie grozi. B5, bicie tutaj, jak będzie bicie, to super. No, B5 grać trzeba. Zobaczcie, i nie musiałem przygotowywać wieża B8. No, ale ani goniec D7. Od razu można zagrać. Jest wieża B1. No dobra, jest wieża B1. Pytanie, czy teraz grać tak, żeby przeciwko tej wieży grać, bo on też może B4 spróbować grać. B4 samemu jak zagram, to trochę zatkam tą pozycję. On wróci. Tam jedno zagranie gońcem nic nie da, absolutnie. Tutaj, tutaj. Wieża B8. No chyba trzeba bić. Według mnie trzeba to wybić. Skoczek zawsze tutaj będzie celował i wieża B8. Walczymy na linii. Walczymy na tej linii. Bardzo chętnie bym tutaj też wymienił hetmany. Pamiętamy, znaczy ja pamiętam z poprzednich partii odcinków z poprzednich, że to było dobre. Znaczy wymiana hetmanów była na pewno dobra. Tutaj silniczek na pewno wskazuje, że białe mają ciutkę lepiej, ale to jest silnik szachowy. My na silnik tu nie patrzymy. No i już wiem teraz, że też po jakimś tam haczy czy F3 trzeba będzie wracać na D7. Dobra, jest zagranie inne. Przepraszam najmocniej. Masz ci los, moi drodzy. Akurat kurier dzwonił, więc zaraz jeszcze pomyślę nad jakimś ruchem i spróbuję się na chwilę oddalić. O rety. Akurat teraz, panie kurier. Co tu zagrać teraz, moi drodzy? Jakiś hetman C7. Ciężko powiedzieć, skoczek jakoś nie gra. Tutaj bym chętnie zagrał, ale tu dostanę i wrócę. Dobra, gram tak. Gram tak. Dostanę A3, to wtedy sobie wrócę na B7. Bo chcę tego pionka zdjąć. Bo jak tak, to co? Tak? Chyba nie, na C4 chyba nie mogę w ten sposób. Ok. Przeciwnik myśli. Okej, przepraszam, moi drodzy, już jestem. Kurier załatwiony. No teraz tak, co? Tutaj bić. No muszę wrócić. Wracam tutaj. Nie mam wyjścia. No ten goniec, jeżeli wróci na D7. Aha, no on będzie starał się wymieniać. No dobra. Muszę to wymienić. Wymiana wież dla mnie jest ok. Zagram tak z planem wieża B8. Czy on tutaj zagra w ten sposób? Chyba nie. Chociaż, czy może? Ale to wtedy ja mam taką opcję chyba tu i potem tu, bo pilnuję tych dwóch pól, ale on mi zagra H3, goniec będzie miał problem. No nie będę mógł tak zagrać. Właśnie, z tym gońcem jest problem. On mi go tutaj tak zostawił. Bezpańsko, on sobie tutaj tak stoi, nic nie robi generalnie. Znaczy tak, tutaj nie tracę figur ani nic, ale
On jakoś łapie jakby tutaj tą przestrzeń na tej linii. No właśnie, zagrał od razu. No goniec D7, goniec C8 i tu, ale goniec będzie miał problem. Goniec D7, pilnujemy tego miejsca. Po prostu będę musiał się rozwinąć tędy i wstawić na przykład gońca na D4. Bardzo chętnie chcę teraz zagrać na B8. Dojdzie do końcówki. Dojdzie do końcówki, moi drodzy. Wieża B8, proszę bardzo. Skoczka nie stracę. Zawsze skoczek może wrócić, ale on tutaj też pilnuje ważnych pól, a przy wymianie jednej wieży może będzie już teraz troszeczkę łatwiej. Ale on rozgrywa to tak solidnie, muszę przyznać. Bardzo solidnie. Nie chce wypuszczać mnie tu nigdzie. Jeszcze gońcem na A4 szykuje się, żeby się tam wbić w pewnym momencie. No i 3 minutki 30 sekund u niego na zegarze. Ja mam trochę więcej. Więc jest ok. Dobra, zbił. Zbić trzeba. Takie zagranie. Można, to zawsze hetman B6. No, tam się nie przedrę za bardzo. No, hetman B6 póki co. Ta wymiana jest dla mnie w porządku. No, straci bardzo silnego gońca. Wtedy ten mój się tutaj otworzy. Tędy może przejść. Troszkę ciasno mam tutaj. Skoczek na E3. On się troszeczkę jakby wzmacnia. Myślę nad ruchem goniec na E8, żeby przerzucić skoczka. Tak zrobimy. Szybciutko przerzucę sobie skoczka tutaj póki co. Ruch E5 od razu, no to wtedy skoczek D7 i też nic chyba nie grozi. E6, dobra, on zagrał tak. Taki ruch wchodzi w grę, tyle że on to wymieni. Królem zagra na przykład tu albo tu. I tam nic nie zdziałam, więc chyba skoczek D7 od razu. Tak, skoczek D7 od razu, pilnuje tego miejsca. Wymiana, dokładnie, on pewnie da szacha, dokładnie. I chyba F6. Żeby przytrzymać to miejsce. Zagramy od razu F6. Dlaczego nie? Czyli sytuacja się trochę powtarza z poprzedniej partii, tyle że tutaj przeciwnik zagrał bardziej solidnie. No teraz co? Będę musiał chyba skoczkiem uciec. Co? Wymienić hetmany? Próbować wymienić hetmany? Myślę, że tak. No moje pionki są na czarnych polach. Goniec jest w gotowości, żeby atakować białe pionki. Znaczy, zbić je będzie ciężko. Zaatakować również. Ale no nie wiem. Zagram tak, on tak nie może, tak może zagrać wtedy i co, skoczka przerzucę, wymienić hetmany. No właśnie, ta wymiana hetmanów jest taka bardzo już zobowiązująca, bo blisko remisu chyba nawet będzie. No on to wymienił, zobaczcie, nawet się nie zastanawiał, ale mam tutaj fajne skoczki. Jak to będzie dalej? Zobaczymy. Czyli widzę, że przeciwnik za bardzo nie chciał mnie tu ogrywać. Znaczy, patrząc po jego grze, dwa razy atakuje ten punkt, on dwa razy broni, zawsze ma trzecią obronę, więc z tego pionka będzie zdobyć bardzo ciężko. Goniec się przerzucił tutaj. Okej, to ja przerzucam gońca tutaj. Chociaż skoczka mogłem jeszcze rzucić, ale nie ukrywam, gram trochę dynamiką. Próbuję grać dynamiką. Król przejdzie tędy. Dobra, takie zagranie. Trochę redukcja. Tak, zagram, on zbije, ja zbiję. Te skoczki mogłyby tu poszaleć. Teoretycznie. No co, tutaj też zbić nie mogę, nic to nie daje. Przeciwnik twardo tutaj się trzyma. Tak, zagram, on tak, ja tak. I też za bardzo nie widzę żadnych dobrych widoków. Jego skoczek stoi świetnie. No właśnie. To są ciężkie teraz zagwozdki. Bardzo ciężkie. Może wrócić gońcem, spróbować go wymienić. To też jest jakaś tam recepta na pewno. Ciężka sprawa, powiem szczerze. Nie widzę tutaj żadnego, żebym progresu, jakiś progres zrobił. No dobra, król F8 zawsze w cenie. Zobaczymy, co dalej. Troszeczkę trzeba będzie przyspieszyć. Gra to gra. Może zagram po prostu jeszcze tak. Spróbuję tędy coś zrobić. On też musi wykonywać jakieś ruchy. Damy szacha, niech się boi.
Czy bać się nie będzie, bo tutaj nic się złego nie dzieje. Po prostu odejdzie. Ok. Zagram H6. Czy to ruch taki? No właśnie. Tutaj to mi skoczek wejdzie. Muszę chyba H5 przytrzymać pionka na białym polu, niestety. Ale tak może próbować grać. Wtedy chyba przerzucę. No to jest jakaś tam też prowokacja. Królem muszę wrócić na to pole jednak, żeby być bliżej. I wracam tym królem. Skoczkiem też będę musiał chyba wrócić i spróbować zagrać gońcem. Albo gońcem tu. Spróbuję wymienić te gońce. Wymienił te gońce. No i teraz poszukamy innej opcji. Poszukamy opcji skoczek D7 i opcję taką, żeby wejść tu. A, już się broni, słuchajcie. Już się broni. No świetnie się broni. Spróbuję zagrać tak, żeby mieć opcję taką, żeby mnie wszedł tu. I żebym wszedł tu, o ile skoczek stąd wyjdzie. Próbuję mnie tutaj rozbić. Dobra, ja mogę to zostawić w spokoju. Gram tak. Spróbuję wejść tutaj. Znaczy nie teraz, bo stracę po prostu pionka. On musi coś tutaj zrobić. Może przepcha nawet. No ma prawo. Dobra, i król tutaj. No jakbym tego pionka skrobnął, to w ogóle było już świetnie. Przeciwnik ma minutę. Jest F5. No wybić nie mogę. I też za bardzo co mogę zrobić dalej nie widzę. Szacha dam. On zagra tu, ja mogę tędy. To jest taka jakaś tam pułapka. No ale zagra tutaj, to będę musiał wrócić. Więc też się nic nie dzieje dobrego. Wracam, wracam i wracam. Wybicie, wybicie tutaj. Król walczy ze skoczkami. No właśnie, te moje skoczki na bandzie są ustawione chyba ciut gorzej. Bo nie mogę się przebić. Mógłbym tam cały czas szachować. Spróbuję, ale co, wrócić? Nie ma szans, żeby wrócić. No właśnie, i on mnie tutaj zaczyna blokować. Dobra, wracam tak. Do obrony. No wracam tak. Trzymam troszeczkę te pionki. Król się przedrze. Aha, i wstawi mi tu skoczka. Bardzo dobrze to zrobi. Muszę tak tu bronić. O! No dobra, wybijam. Okej. Moje skoczki nie grają, słuchajcie. Tak spróbuję. Tak i tak. Jest jedna jakaś tam opcja. Tutaj tym skoczkiem trzymam. Idę tym i tym. I tutaj będę miał wejście. No to jest jedyna szansa. To skoczek musi bronić, ale paskudnie to wygląda. Przeciwnik mnie ciśnie. Ale czy on tutaj ma jakąś opcję, żeby przejść? Skoczek na G5 nie zagra. Tutaj i bicie, no to wygrywam. Dobrze mówię? Raczej dobrze. Tak, on wróci. Tak i tak spróbuję. On musi wrócić chyba. Też zajmuje mu chwilę czasu. A, tu jest bicie. Bicie, przepchanie tu, bicie tu. Tak, on wraca. Ja tu, on tu, ja tu. On tu, niestety. Bicie, zaraz, bicie tu. On tu, ja bicie tutaj, tu. On tu, ja będę blisko. On tu. Lipa, może to zostawić? Aha, jest w ogóle szach, co ja gadam. Ojejku, H7 jest! Ruch H7 wygrywał. I szach. Nie! Nie! Mat skoczkiem. Nie dał mata skoczkiem. Co za dramat! Co za dramat! Ojejku! 2503. Koniec speedruna, moi drodzy. Ale dramat! Ale dramatyczna partia!
Ale dramatyczna partia. Wow, przeglądamy, analizujemy, co tu się działo. I te sekundy. Zerknijmy na to wszystko od początku. Pierwsze ruchy to są podstawowe, debiutowe. Co tu się działo? Mógł dać mata w jednym. A6. No dobra, B3. B5 się zgadza. Goniec, wieża. Bić się słabsze, wieża B8. Ale to też jest ok. Według tutaj tego silnika. Chwilę pomyśli, tak? Goniec B2. Tutaj prowokacja do A3, wieża wróciła, tutaj goniec, co on mógł lepszego zagrać teraz? No tak, cały czas te przerzuty, goniec, skoczek na D1, ale to jest ok, tutaj wymiana, hetman C7, goniec D7, no ciasno tu było, ładnie mnie przytrzymał, gardę trzymał całą partię. Ruch E5 wskazuje silnik, skoczek H5 też wskazuje. No ale taki ruch to samo, tu F4, skoczek D7, bicie, tak, F6, ok. Król, skoczek B7 się zgadza. No to jest bardzo blisko remisu oczywiście. No i on to wybił. No i tutaj białe mają ciut lepiej z uwagi na właśnie przestrzeń. No i tak sobie gramy. Przesuwamy. Czy tu były jakieś błędy? No tak, tutaj już remisowo pokazuje silnik. Tutaj skoczek B3 należało zagrać. Ja zacząłem sobie kombinować troszeczkę. Ok. H6 bez sensu. A, pionek H6, bo osłabił mi tu punkt F5. G6, no to ważne. No tutaj ja próbowałem prowokować go, dlatego też takie ruchy grałem byle jakie. Dokładnie tak też poszło. Tutaj stoi to źle. O, zobaczcie, goniec C8 w ogóle miał. Tego nie widziałem. Pionka mógł mi skrobnąć. Ła. To dlatego. Cały czas goniec C8. Kompletnie nie widziałem. Ale on też nie dostrzegł. Nieźle. Tu goniec, tak. Leciał skoczek. E5 cały czas pokazuje? Wow. Ciekawe zagranie. No ja tam próbowałem tymi skoczkami coś porobić. E6 się wbił. Kurczę, te E6 było mocne jednak, bo ten pionek E7 miał problem. Te właśnie poświęcenia były bardzo groźne. F5, tak. FG trzeba było. Król F4 też dobre. Tak. Król F4. Skoczek wraca. On mnie napiera. Bicie. No przewaga ogromna. Plus 4,5. Ale fart dzisiaj, słuchajcie. Bicie. Król zbija. No i on tutaj mnie ciśnie. A4. Tak, to jest wygrana białych. Co mógł lepszego zagrać? Królem na F3. Królem przejść tędy i przytrzymać to skrzydło, bo tutaj on stoi wiecznie. Zobaczcie, nic nie mogę zrobić. Skoczek jest uwięziony. Tak, chodzi o to, że moja jedyna szansa to jest skoczek A5, skoczek B3. Jak król pójdzie tędy i blisko stanie tutaj, to ja mogę już sobie stać w miejscu i czekać na egzekucję. On zagrał tak. Skoczek B3, skoczek E4. A, skoczek D4 jeszcze. Ale jakieś tam ratujące na chwilę, ale nie... No wiadomo, że chciało się wygrać. Skoczek C5, tu poświęceń jest mnóstwo ciekawych. On zbił tak. Ojejku, mata... No tak, ja tu przeoczyłem, on mógł iść H7 od razu. Co tak? Ja to sobie policzyłem. Tak. I tak trzeba było bić. Skoczek tu. Tu, to liczyłem, że tak. Tak bym grał. Skoczek F5 wygrana. Ojejku. Skoczkówki ciężkie. No tak, tu błąd. On również. Skoczek szybko wszedł. No i tu król F6 trzeba było jeszcze. Jakoś tam szybciej można by było trochę obronić. Też przegrana oczywiście. Bicie, no i tu mat w pięciu. Ojejku. Tu podstawka.
I on dawał szachy. No to też panika czasowa, mógł bić i koniec. Znaczy, no tak, no tutaj tak, zobaczcie, tak. I król i nie dał mi mata w jednym ruchu, a miał na to 2 sekundy. No niby mało, ale też no nie dał, no nie dał, przeoczył, tak. I spadł mu czas. O, rety, 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 rety. Dramatyczna ostatnia partia tej serii, moi drodzy. Ale zwycięstwo! No jest zwycięstwo, cel osiągnięty. 2503. Bardzo dziękuję Wam za tę serię, za oglądanie, za komentarze. No i cóż, do zobaczenia w speedrunie 5.0. Jeszcze pomyślę, od jakiego rankingu zacząć. Jakby co, dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam, cześć!